Sakai! Senseju, jakieś wieści o Tomoe? Tak, ale nie jesteś na nią gotowy. W twych ustach jest jak demon. Wiele się nie mylisz. Tomoe się nie boi. To nie samuraj, tylko urodzona zabójczyni. Znam takich. Nie, nie znasz. Chodź! Dokąd idziemy? Na strzelnicę. Ktoś widział tam Mongołów. Pewnie była z nimi Tomoe. Skoro Tomoe jest taka nieustraszona, byłaby dobrą towarzyszką. Głodna pantera też nie zna strachu. Pantera nie opanuje pańskiej drogi łuku. Przestań, Sakai. To przegrana sprawa. Jak najlepiej pozbyć się wroga? Zaprzyjaźnić się z nim. Tak też uczynili Mongołowie. To nic. Jest jeszcze szansa. Widziałeś, co zrobiła więźniom w forcie Nakayama. To nie był przypadek. To był wybór. Nie pierwszy, którego dokonała. Nie wiemy, czy to była jej wina. Ty może nie, ja tak. Musisz się tam wspiąć. Da pan radę, senseju? Na co czekasz, Sakai? Może pomóc, senseju? Nie najgorzej, Sakai. Mówił pan, że trzeba się wspiąć. Nie. Mówiłem, że ty musisz się wspiąć. To dobre ćwiczenie. Strzały. Mongolskie i japońskie. Odeszli stąd już dawno temu. Może znajdziemy trop przy celu łuczniczym. Żadnego nie widzę. Przy tej strażnicy. Nie najgorzej, senseju. Sprawdź, dokąd poszli. Żwawiej, Sakai! Ilu Mongołów uczy Tomoe? Odcięta głowa. Ich cel łuczniczy. Senseju! Mongołowie! Senseju, potrzebuję pomocy. Dobra robota. Ramiona pana bolą, senseju? Sprawdzałem twoją reakcję na zasadzkę. Wiedziałeś, że tu wciąż są Mongołowie? Tak. I nic nie mówiłeś? Jeśli nie dasz rady paru Mongołom, jak masz się mierzyć z Tomoe? To wojna, nie sprawdzian. A w ilu wojnach walczyłeś? Sprawdzę cię wedle uznania. Rozumiem, czemu Tomoe cię zdradziła.
Dobrze. Gdzie ona poszła, Sakai? Rozejrzę się. Dużo śladów. Co najmniej kilkunastu ludzi. Idź ich tropem. Jeśli ją złapiemy, nie zwlekaj. Atakuj i nie śpij, inaczej zginiesz. Tym razem użyje mistrz łuku? Jeśli ją znajdziemy. A jeśli nie? Pokonasz kilkunastu żołnierzy beze mnie? Jeśli trzeba. Dobra odpowiedź. Łajdaki. Wcierają nauki Tomoe w życie. Mordują niewinnych. Czy wśród tych Mongołów była Japonka? Nie mogłem uwierzyć. Wydawała im rozkazy. Co mówiła? Coś o senseju i gorących źródłach. To wszystko, panie. Wybacz mi. Nauczyłem potwora polować. Słyszeli, jak Tomoe rozkazuje Mongołom. Wspominała coś o Hiyoshi. Dopiero się rozkręca. Sakai, to jak walczysz, nie przystoi samurajowi. Nigdy nie mierzyliśmy się z kimś takim. Nie zamierzam cofnąć się przed niczym. Samuraj to strażnik, a nie morderca czy też złodziej.
Nie widziałeś komody. Widziałem już dość! To była krwawa łaźnia. Nie wyszkolę kolejnego potwora. Wiem. Nie pozwolę, by tak się stało. Jeśli Tomoe chce zająć Hiyoshi, muszę się przygotować. Ty też. Do zobaczenia w dojo, Sakai. Któregoś razu wybierzemy się na przejażdżkę. Potrzebujesz nowego kołczanu lub sakwy? Przykro mi. To niestety za mało. Tylko dla ciebie. Godne samuraja. Bardzo dziękuję. Wróć, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Moje towary są skuteczne. Chyba ci się spodoba. Przynieś więcej, to się dogadamy. Dobry wybór. Dito wciąż walczy. Życzę bezpiecznej wędrówki, mój panu. Gdziekolwiek się udaje. Znaka chyba coraz więcej kobiet. Myślisz, że co się z nim dzieje? Odkąd się dowiedziałam, nie mogę zmrużyć oka.
Ruszamy, no! Sakai. Jakieś wieści o Tomoe? Ktoś strzelał do wędrowców na drodze do Hiyoshi. Ludzie boją się ruszyć i dostarczać zapasy. To może być jej sprawka? Kilku łuczników w strategicznych miejscach może odciąć całe miasto. To twoja taktyka z czasów służby u klanu Nagao. To moje szybko się uczyła. Za szybko. Walczymy z twoim odbiciem. Możemy to przekuć na naszą korzyść. Chodź. Jak mamy znaleźć tych łuczników? Myśląc jak to moje. Chcemy przejąć kontrolę nad drogami do Hiyoshi. Gdzie ustawimy łuczników? Na drodze za gospodą. Nie, za mało osłon. Kiepska widoczność. Trzeba zająć jak największy teren, a łuczników jest mało. Mądrze byłoby strzec głównego wejścia do miasta. Ludzie i tak unikają głównej drogi. Łucznicy nie mieliby co robić. Garstka ludzi odetnie drogę do wybrzeża. Tak. Chciałbym, żeby ktoś pilnował mostu do miasta. Słusznie. Przy drodze na południe ciągnie się zbocze. Idealne miejsce na ostrzał. To małe by się zgodziła. Jest dla ciebie nadzieja. Ruszajmy. Jak mogę pomóc? Dziękuję. Co jeszcze? Zbliżamy się. Uwaga!
Zginęło tylu niewinnych. To Moe wszystko przekreśliła. Zdradziła swój lud. Zdradziła. Bo Mongołowie dają władzę, bogactwo, prestiż. Wszystko, czego jej odmawiano. To Moe wiedziała, że zasługiwała na znacznie więcej. Jesteś zbyt łaskawy. Dobroć bywa przydatna. Nawet dla wojownika. Kto ci to powiedział? Sun Zi? Mój wuj. I nie powiedział. Pokazał. Z łaski rodzi się dług. Okazywał łaskę ludziom, którzy nie byli zagrożeniem. To łatwe. Zasadzka! Jak to Moe do pana trafiła? Zjawiła się w moim dojo, skleconym na prędce łukiem. Nie chciała odejść. Nie odesłał jej pan? Próbowała, ale zahaczała w moich celach. Słyszałem jak trwało. Pewnie ktoś ją szkolił. Prawdziwa wojowniczka. Harta!
Sensei Ishikawa! Słyszałeś o Ishikawie? Tak, mam wiadomość. Mów! Sensei, źródła Hiyoshi będą błagać o litość. Tak samo jak ofiary Hironoriego na... Zamilcz! Hironori Nagao. Nie zginął z rąk bandytów? To było wieki temu. Miał być wielkim łucznikiem. To ty go uczyłeś? Nie. To moje szerzy kłamstwa. Jest w tym ziarno prawdy. Chce nas ze sobą skłócić. Tylko my możemy ocalić Hiyoshi przed krwawą łaźnią. Więc walczmy razem. Zaplanujemy obronę w dojo. Przyjdź tam, gotowy do walki. Dobry z ciebie koń, Nobu. Thank you.